Idź już. Mamy, ja się trzymaj się pojęczy, bo jest zimno. Sisko. Slut. Mamy księżyc. No idź. No księżyc, no, no wiem. Zawsze księżyc świeci. Pełnia była dzisiaj. Jest jeszcze. Jest jeszcze pełnia. No, go. Maszerujemy gęsiego. Pimpuś, chodź z nami. No idź, bo my się spóźnimy na autobus. Nie ma co się oglądać. To i tak jest jeszcze widno, jak na rano. Kiedyś zawsze było ciemniej. Jeszcze słońce nie wzeszło. O, o, już jeden leży. Idź tu po środku tutaj idź. Jasiu, żebyś ty zaraz nie leżał. Ale tak jak my pójdziemy, to my nie dojdziemy. My musimy iść szybciej trochę. Ale też nie biegać, Fenek, tak? Idziemy normalnie, ale nie powoli. Jasiu, nie ślizgaj się. No, dzień dobry kochani, witajcie we wtorek. Włosy mi zamarzły. Bo jest. Ale w ogóle jak szliśmy? Zaprowadzałam chłopaków, to było tak widno, nie? A teraz patrzcie, jakie mleko. Jakie mleko, nawet w ogóle księżyca nie widać. Jaka mgła się zrobiła raptownie. O kurde, chyba będzie śnieg padał, czy co? Nie wiem, o co chodzi. Ale widzicie to? Normalnie taka mgła. No, idę z powrotem do domu. Kurde, tak z rana, taki rozruch, powiem wam. No, to jest pobudka. Fest, że jestem cała ten, no nie powiem, że spocona, ale ciepło mi mimo tego mrozu, bo tak wiecie, musimy się spieszyć, żeby zdążyć, ale zdążyliśmy, byliśmy przed czasem, chłopaki jeszcze czekali, no nie wiem, kurczę, jak ja dzisiaj ten samochód odbiorę, jak ja to ogarnę, mam nadzieję, że on go zrobi dzisiaj, bo Jasiu ma dzisiaj trening. Jasiu by był niepocieszony, bo w czwartek ma jakieś Andrzejki, więc wtedy nie będzie, zobaczymy. No. O Jezu, jaka mgła. Czy wy to widzicie? Patrzcie. Patrzcie, jak się zaciągnęło, o kurde. Ma nie ciemno, nic nie ma widać, nie? W tej mgle. Chciałam wam pokazać pełnię księżyca, że jeszcze widać, bo wczoraj była pełnia, a nad naszym lasem go trochę widać, widzicie, tu, ale tak słabo, no ale rano było go ładnie widać, śnieg skrzypi pod nogami, nawet Fimpuś jest zamarznięty z góry, no idź Fimpuś. Sushi sobie znalazł jakąś kość we wsi. Czy tam jakiś piesek pewnie jadł i nie zjadł, a Sushi ją przygarnął. Ojku. I z nią idzie całą drogę.
mleko normalnie się zrobiło momentalnie. Ale jak momentalnie, nie? Ja zaszłam ledwie, nie wiem, 400 metrów i nagle się zrobiła taka mgła. Dobra, robię ogień, bo zimno dzisiaj strasznie. I idę sobie zrobić śniadanie i będę działać z tymi paznokciami już sobie od rana, bo kurczę, jak dzisiaj tego nie zrobię, to tego nie zrobię. O kurde, nie mogę. No i dobra, kochani, to już jest 12, a ja dopiero ogarnęłam, znaczy się, wiecie, zana montowałam vloga, to wam nie pokazywałam, zrobiłam sobie śniadanie, umyłam gazówkę, pościeliłam łóżka w pokoju, bo Franek dzisiaj nie pościelił, no bo Jezu włos, bo o tej 7 wychodziliśmy, a on za 5-7 wstał, nie? I co jeszcze? I no i wiadomo, ogień tam chodzę, chodzę dokładać, wstawiłam pranie do suszarki, ostatnie już, więc teraz przez kilka dni będę miała spokój, dopiero pewnie w sobotę będę robiła pranie, bo te pościele wyprałam, to wszystko, no i co jeszcze, słuchajcie, i ułożyłam to pranie, które tutaj leżało na kanapie. No więc ogólnie dużo rzeczy zrobiłam, ale jest już 12, chciałam tak od rana te paznokcie zacząć i tak myślałam, że wiecie, o 10 zacznę, a to zeszło mi aż do 12. Teraz sobie smaruję ręce tą kremobazą, bo widzę, że ona mi pomaga, nie? Bo mam tak popękane, już 2 dni sobie smaruję i jest lepiej, naprawdę jest niebo lepiej. Ze smarowaniem jej na nogi jest trochę gorzej, ale myślę, że dojdę do tego, że będę robiła to częściej. No i ja się zastanawiałam, czemu ja chciałam sobie kupić super glue, a teraz już pamiętam, że miałam przykleić te te śmigła w odpylaczu, bo nie działa mi odpylacz i znowu będzie wszędzie pełno kurzu od paznokci tych. No ale cóż, zaczynam, biorę się. Odpalę sobie muzyczkę i działam z tym żółtym. No, ja sobie zdjęłam paznokcie, słuchajcie, te... te, Boże, kurkumowe. Kurkumowe paznokcie sobie zdjęłam i idę po chłopaków. No, godzinkę pewnie mi to zeszło, nie no, 40 minut. Nie no, pewnie nie. Czekajcie, bo zanim ja te sprzęty wyjęłam, no to gdzieś pół godziny zdejmowanie samo koloru i obrobienie skórek. Gdzieś tak 30-40 minut, nie? Więc i tak długo. Ale ja się z tym zabawiam. Ja tak robię to powoli, w miarę dokładnie jak umiem. No a dzisiaj takie piękne słońce. Jest zimno, mróz. Ale słońce świeci, więc fajnie. Skrzypi pod nogami. No. Idę po chłopaków. Kurde, mój mechanik nie dzwoni. Nie wiem, czy on mi w ogóle dzisiaj zrobi ten samochód. O na 16 mamy trening. Ja nie wiem. No, ale może... Mam nadzieję, że mi go zrobi, kurde. Bo jutro ja mam spotkanie w sprawie tych mebli. I to by nie było ciekawie. Także wam pokazuję trochę tych naszych kaszubskich widoków, skoro tak lubicie. I trochę tej zimy pięknej iskrzącego śniegu. Bo później nie wiadomo, czy to będzie w ogóle cokolwiek.
pies. Ja się uważę na tą czapkę, na to ucho. A jak nie, to sobie kaptur załóż. No kaptur jeszcze na wierzch załóż. Ten, co masz od bluzy. Od bluzy załóż. Jaś! Ten od bluzy załóż. No Jasiu do depta. Buty odwiązane, on ma jakąś nową modę. Co? Co zrobiło? Nie idzie się ślizgać. A, ty byś się chciał ślizgać, to gumaki musisz ubrać. Tak, on się ślizgał. No, teraz jak żółw. Chodź, nie ślizgaj się. No, następny. Pisiuje. Weź wstanie. Franek. Chodź. Będzie w weekend, będzie jeszcze śnieg, to pójdziemy. To pójdziemy na tuty, jak będzie jeszcze śnieg. Albo musimy takie to jajko. Nie, jakie to było? Jabłko musimy kupić, ale na tym jabłku chyba się nie jeździ dobrze, czy jo? Janek, na tym jabłku się jeździ dobrze. Z tej górki byśmy tam szli zjeżdżać. Tam ja zjeżdżałam, jak ja byłam mała i wtedy taki wyskok do góry, torpeda. Tak, myśmy tam chodzili na tą samą górę i tam myśmy jechali i na dole był taki uskok i my lecieliśmy w powietrze jak Adam Małysz normalnie. Ale na tutach, nie? Ja aż się dziwię, że ja się nie połamałam wtedy. No na tutach. No. Tam jeszcze może jakieś siano jest u góry, tam by trzeba było wyjść, włożyć siana, bo siano lepiej jedzie. I na sianie cisnąć. No widzę właśnie, on tam dziki jakiś szuka. On przyjdzie. Susi, ty na... Nie daj Boże, że ty tam pójdziesz. Susi, nie daj Boże, że ty tam pójdziesz. Co? No. No tam na samym końcu tam jest taka skarpa duża. Taka jak tu, o. I tak lecisz, lecisz, lecisz i nagle na dół. No. Nie no, zwariowałeś. Na główkę chyba. No takie piękne, wiesz co? Wiesz co? Wiesz co, Franek? On chciał zasypać to i to mu na głowę spadło. Bardzo dobrze. On to tak, bo ja chciałem... No co, ja mam ci pomóc? A po co broisz mamie? A, bardzo dobrze. Albo dobra, się wydzieraj się przez 5 minut. To w domu nie będziesz się wydzierał. Idź tu środkiem, bo się przewrócisz i sobie rękę jeszcze złamiesz. Januś! Dzikusy. Dzikusy. Słuchajcie, odebrałam samochód wreszcie, mój piękny samochodzik od mechanika.
I zgadnijcie, ile hajsu wydałam. Kurde, ta przyjemność po prostu jest tak droga. Ale nie, no, wolę jeździć bezpiecznie. I niestety za to się płaci. Zapłaciłam 1000 zł u mechanika. No, bez tam 30 zł, 970 dokładnie. Więc, no, ale tam wszystko mi porobił. Jeszcze posprawdzał. Więc mogę sobie jeździć spokojnie i ewentualnie obserwować, czy nic złego się nie dzieje. Ale on mówi, że wszystko powinno być ok. Także, no, samochód to niestety jest skarbonka. To jest wygoda i przyjemność, ale już zawiozłam Jasia na trening. Teraz jadę do Biedronki na małe zakupy. Takie małe, małe dosłownie naprawdę parę rzeczy, parę owoców, jakieś tam warzywa. I wtedy lecę po Jasia. Może pojedziemy jeszcze umyć samochód. W sumie by się przydało go umyć, bo już długo go nie myłam, a jednak ta sól i to wszystko. Ja i tak będę musiała chyba sobie ten nadproża zrobić w końcu. Nie wiem kiedy, ale wiecie co? Nie wiem, mi się marzyło, żeby mieć samochód, który ma napęd na 4, ale z drugiej strony sobie myślę, kurde, wydawać pieniądze na coś, co ja tak naprawdę mam w dobrym stanie, to też jest bez sensu, nie? I póki ten mój samochodzik jeździ, póki tam się nic złego w nim nie dzieje, odpukać, no to będę nim jeździć, naprawdę, tak myślę. Chyba że, wiecie, wygram w totolotka albo znajdę bogatego faceta, no to wtedy pozwolę sobie na tę przyjemność, która się nazywa Audi Q7 albo Q3, zobaczymy, ale wątpię, więc wiecie, muszę liczyć na swoje możliwości, więc myślę, że będziemy szarańczą jeździć nadal. Ale no kurczę, no jak on jeździ, nic się w nim nie psuje. Z drugiej strony te nowe samochody to jest też taka skarbonka, że tam już się na 1000 nie zatrzyma, nie? Tu ja pół samochodu naprawiłam za 1000, a tam na 1000 to już jedna część się zatrzymuje, tak myślę. No i tak to by było. Więc Jasiek się spóźnił niestety na trening, no ale cóż zrobić? Jeszcze chciałam, żeby mechanik mi podłączył pod komputer, zobaczył, co tam z tymi moimi wtryskami, czy tam wszystko ok. I faktycznie, słuchajcie, on mówi, że mam wlewać tego płynu do czyszczenia wtrysków co jakiś czas, tam co 1000 km i wtedy powinno być ok. Więc idę do tej stonki szybko na te małe zakupy. Oczywiście małe, a znowu pewnie wydam 300. Weź, Jasiu, nie wierzę po prostu, nie? Ja po prostu nie wierzę czasami. O co chodzi? Wróciłam do domu, słuchajcie, i po prostu moje dzieci mnie momentami przerażają. Co ty chciałeś? Ty jesteś małą dzidzią? Co? Czemu ty wyjąłeś tyle tej pizzy? Ja jedną. Ja wam kupiłam na piątek, bo mnie nie będzie. I w piątek macie sobie zjeść. Ale druga z tego pudełka gdzie jest? Ale to jest. Dobra, zakupy. Hol zakupowy, pizza. Kupiłam im na piątek. A oni co? Broją. A jakaś tam się już piesze, czy nie? Tak. A tu jest jeszcze jedna taka. No ja tu trzeba ją włożyć. Ale tu jest ta. No dobrze, no to skoro ta się piecze, to tą trzeba wyjąć z tych pudełka do piwnicy. O Boże. O Boże, o Boże. I pizzę, tak? I git. Danek, zostaw. Nie, nie lubię się przytulać, bo jesteś niegrzeczny. Pyskujesz i nie sprzątasz po sobie w ogóle. W ogóle po sobie nie sprzątasz, rozumiesz? Rozumiesz, co ja mówię do ciebie? Dobra, taką pizzę z 4 sery i taką pizzę z salami. Jak ty nie lubisz papryczek ostrych, no to nie wyciągaj, to ja z Jasiem. Wypilnujecie tą pizzę, czy ona się spali? Ja tego nie pilnuję, spali się, to się spali, będziecie jedli spalone.
No, ja dzisiaj nie byłam obiadu, bo nie zdążyłam, bo byłam teraz po samochód, to wam mówiłam, nie? No, byłam na zakupach w Biedrze. Mandarynki oczywiście mi się wysypały do torebki. Mandarynki, ja uwielbiam teraz ten okres, taki w ogóle grudzień, nie? I mandarynki, i to jest zapach takich świąt. No, zobacz, Franz, co kupiłam ci. Byłam w Rossmanie sobie po klej do rzęs, do kępek, bo chcę popróbować sobie. Patrz. I kupiłam taką dużą foremkę ludzika, bo nam te ludziki zawsze się rozlatują, im głowy odpadają. I patrz, i but Mikołaja. Nie, to jest... Nie but, to jest laska. Laska kogo? No, laseczka. Aha, no dobra. No. Więc takie coś w Rossmanie. Nie wiem, ile to kosztowało. Gdzieś tu mam paragon. To nie ten paragon. To nie ten paragon. Ja wkładałam wszystkie paragony. Albo mam go w kieszeni. No dobra, nieważne. A tu jest paragon z Rossmana. To kosztowało 5,99 zł. Spoko. Fajna foremka. Będziemy następne robić. Wyjmij ją i włóż ją do naszych foremek. Pokaż Jasiowi. Bo naprawdę nam, my mamy tą foremkę tego ludzika. Piernika. Ludzika piernika. No wiecie, o co chodzi, tego ludzika piernikowego. No i ona nam się zawsze rozpada i ten on traci zawsze głowę albo ręce. I byłam po ten klej duo w Rossmanie. Tak szybko wskoczyłam. I chcę sobie... Może nawet jutro zrobię sobie makijaż. Dzisiaj te paznokcie dokończę w ogóle. Tutaj nie położyłam żelu i mi się złamał, nie? I muszę go poprawić. Więc może jutro sobie spróbuję te moje rzęsy, te kępki przykleić na klej duo. I ostatni w ogóle mi się udało dorwać, więc to było przeznaczenie po prostu. Jeszcze super glue zapomniałam kupić oczywiście. No i byłam też w tej Biedrze, to już wam mówiłam. Kupiłam tu chłopakom takie soki. Ja wiem, że to nie jest takie jakieś zdrowe, ale od czasu do czasu ja też mam ochotę napić się czegoś takiego. I przynajmniej wtedy mam pewność, że jak mnie nie będzie, to Franek będzie pił. Bo tak, to wiecie, z tą wodą to bywa różnie, to ja muszę ciągle przypominać. A tak z tymi sokami, no to wiem, że on będzie pił po prostu. Karton mleka. Nie wiem. O, tu wam pokażę, nie wiem, sobie tu postawię, bo muszę go powkładać. I siata. Ja znowu poszłam tylko po dwie rzeczy oczywiście. I siata zakupów, takie mniejsze zakupy, co prawda. Śmietanka. Ej, a my dzisiaj te pierniki dekorujemy w ogóle? Tak. No ja. A wy macie lekcje odrobione? Ja odrabiam. Ja nie dekoruję, bo ja paznokcie robię. Druga śmietanka. Cukier puder. I cukier puder, bo muszę właśnie cukier puder do dekorowania pierników, do lukru. Szlipsy. Gąbeczki do mycia. Banany, ale te banany są takie już dojrzałe, ale to są te bio, nie było już więcej po prostu, nie wiem. Jajka w ogóle, co za jaja, że ja muszę mam jajka kupować, nie? Normalnie moje dzieciaki niosą dwa jajka dziennie i no, do tych pierników nie wystarcza, więc kupiłam. Kupiłam też dla chłopaków takie cheeseburgery wieprzowe i drobiowe i hamburgery. Tak, wiem, same niezdrowe rzeczy, ale no, jak mnie nie będzie, to... Jakoś muszą sobie radzić, a to sobie odgrzeją. Bułeczki maślane. Cytryny. Ogólnie to dla mojej mamy. Jabłka. Też były jabłka na promocji. Czempiony i już wszystkie wykupione, nie? Po prostu jak coś jest na promocji, to już tego nie ma. Kilka pomidorów malinowych. To jest zaraz sobie pomoże. Bo one lubią mi się skniatać. I herbata.
rozpuszczalna i kilogram soli. Więc to wszystko. Ogólnie znowu 3 stówy poszły, nie wiem na co. I no, niestety tak to bywa. Dobra, a ja idę sobie robić te paznokcie, zjemy sobie tą pizzę, robię sobie do końca te paznokcie i będziemy robili te pierniczki, bo nie wiem, czy może najpierw zrobię z chłopakami te pierniczki, a te paznokcie sobie później dokończę, bo muszę się na tym skupić i dobrze to zrobić. Oczywiście skróciłam je sobie do takiej długości, muszę jeszcze sobie troszkę poprawić, no i będzie git. A tego muszę naprawić w ogóle, bo mi się ułamał, więc taki to dzisiaj dzień, kurczę, słuchajcie. Ale cieszę się, że mam zrobiony już ten samochód naprawdę i cieszę się, że te wtyski nie poszły. No, będziemy za każdym razem, jak będę sprawdzać. Jutro muszę jeszcze jechać na zbieżność. Na zbieżność, właśnie mój mechanik też mówił, że mam podjechać, zobaczyć. Bo to powinno pomóc, on nie powinien wtedy zbierać i co jakiś czas mam podjeżdżać, bo on mówi, nie wiem, on mówi, że tam wszystko jest ok, tam były tylko właśnie te końcówki wybite, może że przez to, przez te końcówki wybite, on w sumie mówi, że bardzo możliwe, ale też nie ma pewności, a wiecie, on tam też nie robi tego samochodu, tak, on zleca go tym swoim pracownikom i tam ogólnie patrzy jak coś, ale no to oni to robią, nie? I on tam robi według tego, co ja mu tam mówiłam, ale no oni też się znają. No, nie można powiedzieć, że nie, no bo skoro to robią, to też się znają, nie? Więc tak. Dobra. Chowam te zakupy i odezwę się do was później. No i dobra, kochani, my zrobiliśmy dzisiaj te pierniczki bez waszego udziału. Bo ja miałam telefon. Rozmawiałam z Wicką, Kasią, pozdrawiamy Cię Kasiu serdecznie. No, a chłopak, znaczy tak, ja miałam telefon na statywie i rozmawiałyśmy, a ja smarowałam te pierniki, a chłopaki je dekorowali, więc dzisiaj telefon pełnił swoją normalną funkcję do rozmowy, a nie do nagrywania. Szkoda, że nie można jednego i drugiego. No, ale tak to nie idzie niestety, jak idzie nagrywanie, to nie można rozmawiać. Chociaż kurde, ja tego nie wypróbowałam jeszcze, więc pewności nie mam. No, ale tak jakoś nie dałabym rady tego połączyć, mimo że wiele rzeczy łączę ze sobą i staram się być jakaś taka multifunkcyjna. No to robić wiele rzeczy na raz, to tego się nie udało, ale patrzcie. Patrzcie, ile ozdób po prostu leży na stole. Dobrze, że ja mam tą matę tutaj, bo by było wszystko brudne, a tak ja to z tej maty ściągnę i schowam do pudełka i wykorzystamy na następny raz. No, więc pierwsza partia pierników, mało tego ogólnie. Wy powiecie pewnie, że dużo, ale moje chłopaki bardzo dużo jedzą, a to też ma być dla kogoś, więc będzie tego mało, więc będziemy robić w przyszłym tygodniu kolejną partię. I chciałabym też upiec taki piernik staropolski. Zobaczymy, poszukam sobie przepis w niedzielę może. Jakiegoś wieczoru poszukam sobie, chciałabym go upiec i spróbować właśnie, bo ja lubię bardzo taki piernik tradycyjny właśnie staropolski. Taki, który musi dojrzewać do świąt. Więc mam nadzieję, że znajdę. Jeżeli macie jakiś taki przepis, to podeślijcie mi proszę, będę wdzięczna. No, a ja to zostawiam, niech to sobie zastygnie tutaj z mleczną czekoladą. I wiecie co, ja nie dodawałam, mimo że kupiłam śmietankę, to nie dodawałam dzisiaj śmietanki. I myślę, że to będzie lepsze. Rozpuściłam sobie tą czekoladę w kąpieli wodnej. Tu w ogóle patrzcie, jaki bałagan, nie? Jutro muszę posprzątać. Rozpuściłam sobie tą czekoladę w kąpieli wodnej. Oczywiście to mi wpadło jedno oczko, ale to nic, to zaraz... To chcieliśmy używać, ale no rozmawiałam, więc nie używaliśmy jeszcze. I w kąpieli wodnej rozpuściłam tą czekoladę. Ja to sobie zostawię, bo my będziemy przecież nadal robili pierniki. Z tym się nic nie stanie. Z lukrem tak samo. Do lukru wystarczy dodać tylko wtedy troszkę kwasku cytrynowego i on
dalej będzie go można używać, a czekoladę znowu się spuszczę w kąpieli wodnej i ona jest wtedy o niebo lepsza. I chyba tutaj dodam te wszystkie czekolady, bo boję się, że chłopaki to zjedzą. Wtedy to schowam do szafki. No i wtedy właśnie wydaje mi się, że bez tej śmietanki, bo ja miałam taki przepis ze śmietanką, ale myślę, że bez tej śmietanki to będzie sama czysta czekolada, że to będzie o niebo lepsze. Ja zawsze dawałam ze śmietanką. No zobaczymy. W tym roku zrobiłam tak. Nie gotowałam tego w rondlu, tylko właśnie w kąpieli wodnej i od razu smarowałam i od razu dekorowaliśmy, więc ta czekolada fajnie zastygnie. No. A tutaj lukę z białek. Z białek i z cukru pudru. No. Więc tak, mało nam tych dekoracji zostało jeszcze, ale no następnym razem, jak będziemy robić, to chłopaki będą musieli po prostu zmniejszyć ilość dekoracji. Tak jak teraz dowalili na maksa, to następnym razem będą musieli dać po prostu po kilka sztuk na jednego piernika i tyle. No oni są tego świadomi, ja im to dzisiaj tłumaczyłam, więc tak. A tam moje paznokcie. Wiem, że to nie powinno tak być, no ale niestety nie chciałam tego chować. Tak wygląda nasz dom. No, co mam zrobić? Nie mam żadnych blatów jeszcze póki co, nie mam swojej kuchni, więc w tym roku tak to wygląda. I niektórzy pewnie napiszą mi, że niedobrze i że coś tam, no tak zdaję sobie z tego sprawę, że niektórym może się to nie spodobać, że powinnam tu uprzątnąć wszystko. Ale ogólnie żadne pyłki, nic się nie dostało, raczej do pierników. Więc tak, tu chłopaki jedli jeszcze ciasto. Muszę to schować, wyjąć tu na talerzyk i schować do lodówki, a to wstawić do zmywarki. Muszę nastawić mięso, ale to za chwilę. I słuchajcie, ja sobie najpierw chyba dokończę te paznokcie. Tak myślę, że tak zrobię. Jutro w ogóle muszę nastawić też te pokrowce, bo one są całe od pierników. W ogóle mój pasek. Ja sobie, oj przepraszam, teraz sobie dokończę właśnie te paznokcie, a bo już tak naprawdę nie mam nic do piłowania, tylko do pomalowania, więc tutaj nie będę nic kurzyć. No, odpalę sobie coś na YouTubie i dokończę te malowanie. Wybrałam sobie dzisiaj, Jezu, ja jeszcze byłam teraz ogień miecić, bo zgasło nam. Wybrałam sobie taki kolor Seductive Red. Bardzo go kiedyś lubiłam, ale no nie używałam go, no bo do pracy tak nie możemy zasadniczo. A teraz na urlopie sobie stwierdziłam, że zrobię. A potem po urlopie sobie zrobię inny kolor. Jakiś świąteczny już bardziej w połowie grudnia. Więc tak, tutaj sobie przyniosłam pendrive z samochodu, bo wczoraj miałam przeniesione, ale to nie był dobry pomysł, żeby na jednego pendrive'a nagrać i świąteczne i inne, bo na razie chcę mieć inne piosenki, a świąteczne dopiero w grudniu, więc przyniosłam sobie dwa pendrive'y i to porozdzielam sobie i jeszcze sobie coś pościągam. Mam nadzieję, że dzisiaj mi się uda. To. I co jeszcze wam chciałam powiedzieć? No, więc tak, dzisiaj intensywnie ten dzień i jeszcze ten odkurzacz bym musiała zapakować, więc mam jeszcze sporo pracy, a już jest 22, no ale zgasło mi w tym piecu, bo Jasia wysłałam, poprosiłam go, żeby szedł mi tam dołożyć, no i wiecie, tak się chłopak spieszył, że źle dołożył i to zgasło. Czasem i tak się zdarzy, no. Więc tak, ja sobie robię te paznokcie, tu mam od pieca, ale to zaraz sobie zmyję. Maluję sobie te paznokcie i wtedy biorę się za ogarnianie. Jeszcze ten stół muszę sprzątnąć, a rano, jutro, albo jak wrócę z tego spotkania dotyczącego mebli, to wtedy może posprzątam, bo muszę tutaj też posprzątać po prostu podłogi i pozmywać, bo od robienia tych pierników zawsze się zrobi bałagan. No i dobra, kochani, paznokcie zrobione. Takie coś sobie zrobiłam. Skróciłam je dosyć dużo, bo nie wiem. Te ostatnie były takie mega długie i stwierdziłam, że tym razem krótkie. Ta ręka oczywiście chyba znowu lepiej, zobaczymy. No, więc tak, przy stopach sobie też zrobiłam. Ten sam kolor. No, a jest druga. Słuchajcie, więc ja to wrzucam do kosza i idę spać. Te pierniki i to wszystko zostawiam sobie
na jutro to sprzątanie całe, bo nie dam rady, no. Już i tak jest, no, w pół do drugiej. Nie, za 10 druga, Boże. Ja miałam chodzić szybciej spać. Ale na jutro, na wieczór raczej nie mam nic zaplanowane. Więc jutro muszę iść szybciej. Jeszcze tej muzyki sobie też nie zgrałam, ale to też... No niestety. Dobra, kochani, ja już się kładę. Zostawiam tą choinkę włączoną, bo nie wiem, czy Franek będzie się w nocy budził. Byłam już z nim siku, ale mam nadzieję, że się nie obudzi. No, więc ja się kładę i tym pozytywnym akcentem żegnam się z wami. Już zostało nam do Vlogmas 2 dni. Tak, 2 dni. No, pewnie nie możecie się doczekać tak jak ja. Więc tak, dziękuję wam za oglądanie. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i do zobaczenia już jutro. Trzymajcie się ciepło. Pa!